Naturalności. Dlaczego akurat taką misję Pani sobie wybrała w internecie? Powiem szczerze, że niczego sobie nie wybierałam. Po prostu zaczęłam prowadzić swoje sociale, wie, wierząc w to, że jestem trochę interesująca. A jak nie jestem trochę interesująca, to przynajmniej wierzyłam w to na początku, że że to może kogoś zainteresować, bo jest trochę inne. Zawsze do tej pory, jak widziałam te wygładzone zdjęcia i te piękne, nienaturalne plenery za mną, znaczy nie za mną, tylko za osobami, które oglądam, to myślałam sobie bardzo źle o sobie. I pomyślałam sobie, że jak źle myślę o sobie, to jak zacznę tworzyć to taki content, który, który da trochę kobietom tego, czego nie dały im inne. No, to będzie fajniej. I to wyszło zupełnie naturalnie. Tak naprawdę bardzo szybko dostałam feedback, bardzo szybko dziewczyny zaczęły do mnie pisać, że mnie uwielbiają właśnie za to, że po raz pierwszy ktoś wyskoczył bez make-upu, uczesany, ale rano, nadając wieczorem, nie wiem, jakąś storkę o niczym albo i o czymś. I tak naprawdę takie były początki, czyli dostałam wsparcie od innych, a sama po prostu byłam trochę, no powiem szczerze, zmęczona, ale też i bardzo. Czułem w sobie gniew, bo ja jestem osobą, która w tej chwili ma 45 lat, a od wielu lat dostawałam też od mediów taki no, nie za dobry komentarz na temat swojego bycia i życia.